Szukasz sprawdzonych FIFA Coins? Najlepszą ofertę znajdziesz na supercoinsy.pl. Z kodem ADRIAN dostaniesz 5% zniżki. Kupując coinsy podczas nowej promocji masz szansę na wygranie punktów, które można będzie wymienić na coinsy do FIFA 22. Szczegóły promocji w opisie. Polecam. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Adrian. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zobaczycie m.in. paczkę 10x90+ na moim koncie pobocznym i na moim koncie głównym. Oprócz tego chyba mój najlepszy traf w FIFA 21 i tak, wiem, ostatnio już trafiałem wiele dobrych rzeczy, ale nie jestem pewien, czy ta paczka z dzisiaj nie przebiła tych poprzednich. Oprócz tego, moi drodzy, zobaczycie jeszcze rozbudowę 10x87+, do tego jeszcze piki 88+, oraz wisienkę na torcie, czyli paczkę z ikoną Optimus Prime, pomocnika lub ikoną ofensywną 94+. Także naprawdę w tym odcinku działo się bardzo dużo. Zostawcie łapkę w górę koniecznie, bo dużo ciekawych rzeczy dzisiaj zobaczycie. Oprócz tego subskrybujcie kanał, taki przycisk klikajcie jak ten, tylko że tam na dole. Koniecznie razem z dzwoneczkiem będziemy przegapić kolejnych filmów i streamów, a niedługo już FIFA 22 zbliża się do nas wielkimi krokami. Także koniecznie subujcie, by nic nie przegapić, a tymczasem już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Sponsorem kanału jest Superbet, legalny bookmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Ostatnie SBC, moi drodzy, o tą paczuszkę zrobione, przepalamy sobie je, no i zobaczymy, jakich w sumie darmowych 10 piłkarzy 90+ dostaniemy, bo wszystko co przepaliłem to były niepotrzebne rzeczy z mojego klubu. Ciekaw jestem, jaki będzie drop w tej paczce, czy jest tutaj szansa trafienia na faktycznie czegoś potężnego, no ale jakby nie patrzeć to mamy praktycznie wrzesień. To zobaczmy, czy uda się trafić jakąś kartę 99 overalla może. Uwaga, uwaga, zobaczmy, co się w tej paczce znajdzie. Let's go. Karta TOTS, to nie jest zaskoczenie. Jaka flaga? Norwegia, napastnik i to jest Erling Haaland, ale okej. TOTSy mają pierwszeństwo, więc tutaj mogą być jeszcze karty FOF, Summer Stars dalej w środku, więc spokojnie, to nie jest najwyższy overall, jaki trafiliśmy, przynajmniej tak zakładam, bo tak jak mówię, TOTSy mają pierwszeństwo. Tutaj będą jeszcze inne kolory w środku. I co mamy? Uwaga! Okej. No jednak tym razem nie ma nic z wyższym overallem. No i ta paczka, nie oszukujmy się, no nic grywalnego do składu tutaj raczej nie ma. I to będą karty, które najprawdopodobniej pójdą sobie na przepał, no. Będę jeszcze grał Food Champions, nie wiem, być może jedną z ostatnich. O, ty! Trafiliśmy coś, a ja se skipnąłem. Wow! Romelu Lukaku 98, nie no, przyjemna karta, w sensie i tak jest warty 100 000, wiadomo, taki etap gry mamy. Ale jak na taką paczkę zwykłą z dwoma tymi rzadkimi piłkarzami. Potężny belg. Wow, znowu walkout, ty, ależ drop. Tym razem karta Team of the Season. Brazylia. Neymar. To nigdy nie jest Neymar. Okej, witam serdecznie Oscara. O, walkout, dobra. Karta TOTS znowu, co tym razem? Brazylia. SPO, Neymar. No nie, co jest grane? Oscar, teraz ten Cesinia. Masakra, dajcie Neymara w końcu, a nie trolują. A tymczasem kolejny walkout i znowu TOTS. Co tym razem mamy? No tym razem to już nie jest Brazylia, tylko Holandia, SN. Memphis Depay, no trafiliśmy go przed chwilą na moim głównym koncie, teraz jesteśmy już na pobocznym, przypominam, więc nie jest to duplikat. No widzę, że Real 4... O! Znowu walkout, ej, ale dropi dzisiaj, co jest grane? Kolejny TOTS, Brazylia, bramkarz tym razem, no to witamy, Ederson. Let's go, kolejna bardzo wysoko oceniana karta, to mi się podoba. I mamy znowu walkout, dobra, pięknie, tym razem zwykła karta. Wow, walkout zwykłej karty we wrześniu. To się już często nie zdarza. Jest Bernardo Silva z Manchesteru City. Dzień doberek. Dobra, next packa i znowu mamy walkout z mega paczuszki. Co my tutaj mamy? Co to są za flary? Na jaką kartę? Nie wiem. Aha, Copa Sudamericana, czy tam jakoś tak się to nazywało, Copa Libertadores, mniejsza o to. Ale dobra, jest potężny Argentyńczyk 92 overalla. Ty, no znowu walkout jest. Drop dzisiaj przepotężny i karta Summer Stars tym razem. Argentyna, SPO, czyli to będzie Gomez, okej, ale to jest duplikat, mamy tutaj Gomeza już, szkoda. Szkoda, mogło być lepiej, no dobrze, w sensie mogło być lepiej, no traf bardzo fajny i giga przyjemny, ale że akurat musiało paść na ten, na duplikat. No mówiłem, że potężna, jest kolejny walkout TOTSa, no i co? Będzie jakiś potężny TOTS, czy tylko taki o do przepalenia? O, znowu Brazylijsko, no. Do kompletu jest i Romarinho. Wszyscy Brazylijczycy na SPO trafieni, moi drodzy, w przeciągu 20 minut. TOTSy z Brazylii na SPO, tylko nie Neymar, nie? No to przepalamy ostatni skład na SBC, na paczkę z 10 piłkarzami 90+. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż na moim głównym koncie. Tutaj na tym pobocznym szczęścia przez całą FIFA nie brakowało. Miejmy nadzieję, że pod koniec gierki też go nie zabraknie i że jeszcze będziemy mogli się tutaj zachwycać jakimś dobrym trafem. Także bez przedłużania otwieramy i zobaczmy, kto się w tej paczce znajdzie. Let's go! Ok, mamy oczywiście kartę TOTS, to mnie nie dziwi. Flaga Egipt i to będzie Mohamed Salah, czyli na pewno w jakimś stopniu ciekawy traf. Nie na tyle jakiś tam niesamowity, żeby teraz, kiedy mamy przełom sierpnia i września, skakać na fotelu, ale na pewno w jakiś sposób jest to ciekawa karta. Także mamy Salaha, a oprócz niego w paczce mamy bardzo mało kolorów. No też ta paczka nie jest niesamowita summa summarum. No i okej, moi drodzy, zanim przejdziemy sobie do dalszej części odcinka, no to jeszcze porozmawiamy sobie chwilę o meczach eliminacji Mistrzostw Świata, a konkretnie o 3 spotkaniach, bo te 3 mecze najbardziej mnie interesują, ponieważ mam je na kuponie. Także spotkanie Białorusi z Walią, tutaj stawiam na zwycięstwo Walijczyków po kursie 1,65. Myślę, że są drużyną silniejszą. Na Białorusi sprawa związana z piłką nożną nie wygląda najlepiej już od kilku lat, więc myślę, że Walijczycy po prostu Białoruś pokonają. Do tego stawiam sobie na Belgów w meczu z Czechami. Owszem, Czesi postawili im opór, kiedy spotkanie odbywało się na ich stadionie, ale teraz gramy w Belgii i uważam, że gospodarze powinni sobie po prostu poradzić. No i jeszcze, moi drodzy, 3. mecz. Tutaj mamy spotkanie Widzewa Łódź i obstawiam, że Łodzianie tego meczu po prostu nie przegrają. Mają naprawdę bardzo dobry początek sezonu. 5 spotkań, tylko 6 spotkań, 5 zwycięstw, 1 porażka i tutaj po kursie 1,40 stawiam sobie na to, że będzie remis lub zwycięży właśnie Widzew. Łączny kurs na kuponie 3,30, stawiam sobie 2 dyszki, a do zgarnięcia mam prawie 6. Także myślę, że kupon fajny, a jeżeli Wy chcielibyście spróbować swoich sił na Superbecie i jesteście pełnoletni, to zapraszam do rejestracji na Superbecie właśnie z linku podanego w opisie. Rejestrując się z tego właśnie linku i podając kod Adrian20 przy rejestracji, dostaniecie freebet do 20 zł, przy minimalnej wpłacie 50 zł. Oprócz tego jeszcze, moi drodzy, możecie skorzystać z innych bonusów związanych z ofertą powitalną Superbetu, jak m.in. z tygodnia bez ryzyka. Więcej informacji macie w opisie filmu, także wszystkich zainteresowanych odsyłam właśnie tam, sprawdzajcie opis. No a tymczasem lecimy już z dalszą częścią odcinka. No i okej, moi drodzy, ani miniaturka, ani tytuł tego filmu nie kłamią. Naprawdę trafiłem Cristiano Ronaldo 99 wersji Summer Stars. No i wydaje mi się, że no jest to na pewno jeden z moich najlepszych trafów w tej Fifie. Może najlepszy, to już zależy, jak kto zakwalifikuje dany traf. Wiadomo, mamy końcówkę gry, ale i tak byłem bardzo zdziwiony. Niestety moja reakcja się nie nagrała, bo jak widzicie, otwierałem tą paczkę na telefonie. Postanowiłem, że nie będę czekał z nagrodami za Division Rivals, za zaledwie 3. rangę w dywizji pierwszej na streama, tylko po prostu otworzę sobie je luźno. No i cyk, czwartek wieczór, a tu taka niespodzianka i Cristiano Ronaldo 99 został przeze mnie trafiony w paczce. Musicie przyznać, że pięknie wygląda ten Cristiano w mojej 11 i to jest naprawdę totalny goat. 20 spotkań, 41 bramek, 23 asysty. Znakomita karta, chyba najlepsza, jaką było mi dane zagrać w FIFA 21. Oczywiście mamy tutaj też na przykład Hulita w wersji Optimus, który na samym rynku na przykład jest warty więcej. No ale wiadomo, to jest zupełnie inny typ karty niż Cristiano Ronaldo, który pięknie dopełnił ten skład. Brakowało tutaj takiej ofensywnej, typowo ofensywnej perełki. No i na pewno zawodnik Manchester United już tak naprawdę idealnie się tutaj wpasowuje. No i tak miesiąc temu nagrywałem Wam mniej więcej odcinek z moim niby ostatecznym składem, no ale jak widzicie jeszcze troszeczkę się tutaj zmieniło. Wskoczył Dumfries, bo po prostu on tutaj pasuje. Oprócz tego zrobiłem sobie jeszcze na niego, który został upgrade'owany do oceny 97 ostatnio. No wiadomo, w międzyczasie tydzień temu trafiłem Hulita, no i teraz doszedł jeszcze Cristiano Ronaldo 99, także no już chyba teraz mogę to powiedzieć. Tak wygląda mój ostateczny skład FIFA 21. No a zobaczcie jeszcze, jak wyglądał mój player pick z ikoną Optimus Prime ofensywną lub pomocnika 94+, także oglądajcie odcinek dalej. Dobra, go, pierwsza paczka. Wow, zaczynamy walkoutem, ależ dzisiaj rozpoczynamy ten opening. Od razu totsik z Anglii na lewym skrzydle i to będzie, moi drodzy, kto? A, Barnes! Ojejku, zapomniałem, że ta karta jest. No dobra, ale fajnie, fajnie. Z takiej paczki dostajemy kartę 92, na pewno się przyda. I Gomeza 96, ej nie, no dobra! To jest świetna paczka! No i zobaczmy, 7 rzadkich piłkarzy 81+. Teoretycznie mógłby to wlecieć jakiś walkout. Teraz masa jest kolorowych kart do trafienia, więc taki walkoutie w takiej paczce to raczej obowiązek. Okej, walkout jest i będzie karta TOTS, więc jakiś kolejny zawodnik wysoko oceniony u nas w klubie się pojawi. A będzie to, no nikt specjalny, bo to jest chyba Banega, tak? Dokładnie. Ale karta 91 zawsze spoko. Zobaczmy, kto jeszcze tutaj się znajdzie oprócz Banegi, no Adama Traore. Paczka bez szału. A przepalamy sobie ostatni skład już, widzowie, na paczkę 87 plus razy 10 poszło oficjalnie. No i co? Paka zrobiona za darmo oczywiście, jak zawsze. Czy rozbudowa odda? Na pewno będzie karta TOTS jako pierwsza wyświetlona. Tak jest, to nie jest zaskoczenie. I tutaj mamy Francuza na defensywnej pomocy i to jest André. Ok, mam nadzieję, że będzie jeszcze jakiś wyższy overall w środku. Przypominam, mogą być jeszcze karty FOF, mogą być jeszcze karty Summer Stars. Nie wszystko stracone. To, że widzimy teraz tego zawodnika, nie znaczy, że on będzie najlepszy. Także uwaga! Azard 98, Laporte 95. W sumie na tą rozbudowę to raczej win. Jeszcze jest duplikat Benzemy, Philips. Nie, no niezłe overale. Szczerze spoko, ja jestem zadowolony. Czy ten Azard jest w ogóle cokolwiek warty? No jakieś tam 150 koła. Grywalna karta na pewno, belga. Nie, no myślę, że w porządku. Ja jestem zadowolony z tej paczki. Ostatni skład przepalamy na pika 88+. Zobaczymy, czy więcej szczęścia mieliśmy w tej rozbudowie 87 razy 10, czy jednak pik okaże się bardziej opłacalny. Tutaj oczywiście mamy tylko jedną kartę, ale też mniejsze wymagania. Także, kurczę, no nie oczekuję czegoś grywalnego, bo ta pula kart jest tak wielka do trafienia, że ciężko będzie o coś do składu. Nic, zobaczmy. Uwaga, uwaga. I co w tym piku? Lewandowski 98. Ależ fantastyczny traf. Mamy oczywiście jeszcze Lukę Modricia 97. No i to on jest moim zdaniem bardziej grywalną kartą od lewego. Dobra, bierzemy Polaka rodaka, bo jesteśmy Polakami rodakami. No i najwyższy overall, nie? Więc zabieramy sobie lewego. No dobra, pik oddał, więc myślę, że to piki chyba się jednak bardziej opłaca robić. Także okej, moi drodzy, czy będzie nam dane jeszcze na koniec ulepszyć bardziej ten skład? Ja wiem, że szczególnie w ostatnim czasie, na szczęście w paczkach, nie mogę narzekać, bo wypadł mi ten Hulit, wypadł mi ten Cristiano Ronaldo 99, co widzieliście przed chwilą. No ale teraz pora już, moi drodzy, otworzyć paczkę zasłapy z ikoną Optimus Prime 94+, pomocnikiem lub ikoną ofensywną. Zobaczymy, co nam wyleci. 7 słapów przepalanych, cyk, pomocnik lub ofensywna, historie ikon 94+, dokładnie wszystko się zgadza. Poszło! No i otwieramy sobie tą paczkę po narodowościach. Paczuszka się już otwiera, no i miejmy nadzieję, że będzie tam jakaś dobra ikona. Proszę, oby to nie było coś słabego, także paczka już poszła. Jeżeli to nie jest duplikat, to poszło to w tym momencie do klubu. Uwaga, nie duplikat, proszę. Zajebiście. Fajnie, fajnie. To się pobawiłem robiąc swapy, po to, żeby duplikat dostać.